Karuzela z nazwiskami po zapowiedziach dymisji za Polski Ład. Radio Z nieoficjalnie poznało kandydatów na ministra finansów. Nowości też w kodeksie pracy. Co do pracy zdalnej i urlopów rodzicielskich. A minister rodziny i pracy jest gościem Radia Z. Marlena Maląg za chwilę u Beaty Lubeckiej. Minęła właśnie 8. Artur Soboń i Henryk Kowalczyk są wśród kandydatów na nowego ministra finansów, dowiaduje się nieoficjalnie Radio Z. W rządzie mają polecieć głowy za bałagan z Polskim Ładem, co zapowiedział Jarosław Kaczyński, więc ruszyła od razu karuzela nazwisk. Stanowisko może stracić właśnie minister finansów Tadeusz Kościński, a najnowsze ustalenia w tej sprawie przynosi o poranku dziennikarz śledczy Radia Z Mariusz Gierszewski. Według informacji nieoficjalnych na jednym z rządowych komitetów miało paść, że Polski Ład jest nie do naprawy. To pokazuje, jakie nastroje panują w rządzie. Na razie nie ma mowy o zmianie premiera, ale głowy muszą polecieć. Na celowniku jest minister finansów Tadeusz Kościński. Zastąpić go może Artur Soboń, który w styczniu tego roku został sekretarzem stanu w resorcie finansów, albo wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Przy okazji tych zmian z rządu chciałby odejść minister zdrowia Adam Niedzielski. Ma tłumaczyć współpracownikom, że męczy go brak decyzyjności w walce z pandemią. To, że w najbliższych dniach mogą być zmiany w gabinecie Morawieckiego, potwierdza rzecznik rządu Piotr Müller. O tym powinieneś wiedzieć. Będą też zmiany w kodeksie pracy. Niewykluczone, że jeszcze w tym miesiącu projekt jego nowelizacji trafi do Sejmu. Co konkretnie ma się zmienić dla pracownika i pracodawcy, wie reporter Radia Z Michał Dzieneński. Pracodawca nie będzie mógł nakazać pracy w nadgodzinach rodzicom najmłodszych dzieci. Mają być też dodatkowe uregulowania dotyczące pracy zdalnej, która ma być niemal zrównana z pracą stacjonarną, choćby w biurze. Projekt ustawy zakłada też wydłużenie o 9 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego. Zmiany w kodeksie pracy wynikają z wytycznych Unii Europejskiej. A minister pracy jest gościem Radia Z. Oddajemy głos Beacie Lubeckiej. Jako się rzekło, dzisiaj Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej z nami po raz pierwszy w tym programie w gościu Radia Z. Dzień dobry. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie i bardzo się cieszę, że jestem Ja się bardzo cieszę, że pani w końcu przyjęła od nas zaproszenie ode mnie i od mojej producentki. Bardzo się cieszę, od producentki Magdy Adamczyk. I na początek pytanie, czy obóz władzy się sypie, mówiąc kolokwialnie? Nie, obóz władzy się nie sypie. Tak Nie sypi się. A to przegrane głosowanie w sprawie tak zwanego Lex Kaczyński albo Lex Confident? Nie. To nie jest przegrane głosowanie. Jak to nie? Jeżeli opozycja miała możliwość zagłosowania za tą ustawą, no wyraziła w głosowaniu... Ale jak miała zagłosować za tą ustawą, jak ona była zła? Poza tym, przepraszam bardzo, ale ilu tam posłów Prawa i Sprawiedliwości również zagłosowało tak jak opozycja? No dobrze ponad 100 z tego, co pamiętam. Chyba na pewno tak. Nie było dyscypliny w klubie, a więc nie ma tutaj... A 24 jednak zagłosowało tak jak opozycja? 37 wstrzymało się od głosu, a 16 nie zagłosowało. Zagłosowali zgodnie ze swoim jakby przekonaniem, sumieniem. Nie było w klubie dyscypliny w tym temacie, a więc każdy tutaj zagłosował. Ja powiem tak, że dla mnie, jako posła Prawa i Sprawiedliwości i przede wszystkim człowieka, jest bardzo ważne, abyśmy się szczepili. To jest tak naprawdę podstawa. Ale akurat ta ustawa nie robiła nic, żeby zachęcać ludzi do szczepień. No powiem tak. Nie promowała szczepień. No nie do końca, że promowała szczepienia, bo promocja szczepień to odbywa się na co dzień tak naprawdę już od ponad roku. Te działania są prowadzone. No jakoś słabo to idzie. No to jest mentalność pewnie nas Polaków, tak? Czy chcemy się szczepić? Ja bym pokazała na podstawie domów pomocy społecznej, kiedy mieszkańcy tej pierwszej turze mieli możliwość szczepienia się i personel, mieszkańcy ponad 90% już od początku podjęli decyzję o tym, że się szczepią. Dzisiaj mamy wyszczepionych trzecią dawką ponad 40%, czyli w sumie dwoma dawkami ponad 90%. Personel się już w mniejszym zakresie szczepi, ale skuteczność tych szczepień właśnie w tych instytucjach, domach pomocy społecznej widać, jak to działa. Dobrze, więc... ale generalnie jeśli chodzi o promocję, no to nie jest tym najlepiej, no bo jak pani doskonale wie, nawet 60% naszej populacji nie jest zaszczepionych w pełni, jeśli chodzi o koronawirusa. A jeśli wracam do tego, że nie macie sejmowej większości, no to głosowanie pokazało, że jest bunt na pokładzie. Nie. Panie redaktor, nie jest bunt na pokładzie. W zeszłym tygodniu głosowaliśmy ustawę budżetową, która ta ustawa jednoznacznie bardzo ważna. Ale to akurat promował prezes Kaczyński. Ale prezes Kaczyński świetnie rozegrał tą sprawę. Nigdzie nie było dyscypliny w klubie i to daje to, że każdy mógł wyrazić swoją... rozegrał tę sprawę? No, przedstawił konkretną ustawę, którą opozycja również mogła poprzeć. Przecież było spotkanie u pana premiera. Ale to znaczy rozegrał? O to, żeby po prostu zrzucić odpowiedzialność na opozycję? Nie, absolutnie nie.
mieliśmy podjąć wszyscy parlamentarzyści. Sprawa szczepień, sprawa walki z koronawirusem jest ponad podziałami politycznymi. Spotkanie u pana premiera Mateusza Morawieckiego było w tym temacie. No, różnie możemy do tego podchodzić, natomiast na pewno nie było teatrem, tylko było spotkaniem, abyśmy porozmawiali o tych ważnych sprawach i wypracowali rozwiązania, a no, opozycja tradycyjnie no, wszystko krytykuje. Tak naprawdę no, dobre, złe, zawsze ustawa, złe. Pani minister, no jednak zmuszałaby ludzi, właściwie nie tyle zmuszała, ile no, uprawniałaby do tego, żeby jeden donosił na drugiego. No taka jest prawda. W związku z tym, dlatego opozycja zagłosowała tak, jak zagłosowała. Ale powtarzam, nie tylko opozycja, ale również niektórzy posłowie Prawa i Sprawiedliwości, no, jak pani wie. A skoro minister nie... konstytucyjny pod tytułem Zbigniew Ziobro w ogóle nie zagłosował. No to już jest w ogóle jakieś kuriozum. No nie wiem, to już trzeba rozmawiać z panem ministrem. A czy będą zmiany w rządzie? Przede wszystkim tak, praca w rządzie jest taką zespołową pracą, wykonuje się pewne zadania, które się na dany okres ma powierzone i w każdym momencie w rządzie zawsze może być zmiana. A czy takie zmiany będą? No zobaczymy, czas będą, pokaże. No prezes zapowiedział generalnie. To poczekajmy na te zmiany, które pan prezes zapowiedział. To oczywiście cały obóz, czyli zarówno pan prezes Jarosław Kaczyński, pan premier Mateusz Morawiecki będą te decyzje podejmować. Myślę, że dzisiaj najważniejsze... A pani jest spokojna swoje stanowisko? Ja powiem tak, ja podchodzę przede wszystkim, dla mnie wyzwaniem było to powierzenie mi tego stanowiska jako ministra rodziny i polityki społecznej. I ja wykonuję swoje zadania jak najlepiej potrafię i będę tak je długo wykonywać, jak będę miała tą misję powierzoną. Przede wszystkim to jest wielka odpowiedzialność i ja nigdy nie zastanawiam się, kiedy ta misja się skończy, tylko przede wszystkim skupiam się na wyznaczonych celach, zadaniach. Ale nie spodziewa się pani po prostu czarnej polewki, jak rozumiem. Ale nawet nad tym się powiem, nie zastanawiam. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyśmy działali dla Polski, dla Polaków. I to jest mój cel i tym się zajmuję. Jak ustalił nasz nieoficjalnie dziennikarz śledczy Mariusz Gierszewski, obecny wiceminister finansów Artur Soboń i wicepremier Henryk Kowalczyk to kandydaci na nowego ministra finansów. Są wymieniani w tym kontekście. Myślę, że na tej giełdzie nazwisk będzie się pojawiało bardzo dużo nazwisk, czy będą zmiany, będą w stosownym czasie pewnie podjęte decyzje. Nie będę się odnosić, kto będzie ministrem finansów. Dzisiaj najważniejsze jest to, ale abyś... będzie zmiana na stanowisku ministra finansów. Ja nie finansów. Wiem, ja tego no, nie wiem. Ma być za niedoróbki, to mówiąc najłagodniej, najoględniej w Polskim Ładzie. Przede wszystkim tak, jakbyśmy chcieli rozmawiać o Polskim Ładzie, to Polski Ład to jest pakiet wielu zmian. Jedną z tych potężnych zmian pani, jest zmiana jest polityki podatkowej. I to nawet przyznawał pan premier Morawiecki. Ale zgadza się, no to co to jest reforma, ta część Polskiego Ładu, bo to musimy oddzielić. Ale no, to część chyba było i tak trochę czasu, żeby przygotować się do tego solidnie, prawda? Powiem a nie tak. A nie na wariackich papierach. To jest inaczej. Reforma podatkowa, która jest częścią Polskiego Ładu, to jest największa reforma, można powiedzieć, od 30 lat. Słyszeliśmy pani minister. Tak, i to trzeba powtarzać, pani redaktor, to trzeba powtarzać i dlatego też pewne potknięcia zdarzyły się, to trzeba wyprostować jak najszybciej, aby przede wszystkim społeczeństwo widziało i dzisiaj już widzą Polacy, bo przecież emeryci, którzy mieli naliczone, pobrane świadczenia, podatek dochodowy wyższy w miesiącu styczniu, już dzisiaj dostają wyrównania i w miesiącu lutym i ich świadczenia są wypłacane. No właśnie, chociażby tutaj była, mówiąc taka już tak bardzo, bardzo nieładnie wtopa. A czy odejdzie pan minister Niedzielski z rządu? Pani redaktor, to są pytania przede wszystkim do szefów, czyli do pana premiera Mateusza Morawieckiego, do pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Przede wszystkim dzisiaj pan minister Adam Niedzielski wykonuje zadania, jak najlepiej potrafi dla Polski, ale żeby chronić się, że zdrowie. Że nic nie może generalnie, że rządzi jednak zaplecze parlamentarne. No, pan minister, nikt z Ministerstwa Zdrowia nie pojawił się na ostatniej Komisji Zdrowia, kiedy rozmawiano o tej ustawie, tak rzekomo ważnej. Ale z tego, co ja pamiętam, w poniedziałek chyba była sytuacja związana z tym, że pan minister Waldemar Kraska zachorował. No, ale jest jeszcze pan minister Niedzielski. I to były pewne przyczyny obiektywne, że nie było przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia na tej komisji, ale sprawność zarządzania Ministerstwa Zdrowia, tak naprawdę na każdym froncie są podejmowane konkretne działania, zabezpieczenie przede wszystkim w ochronie zdrowia, aby przy tej piątej fali, kiedy rosną zachorowania... Dlatego mieliśmy taką dużą liczbę zgonów. No. Tutaj z tą liczbą zgonów jednak powinniśmy ostrożnie podchodzić
do interpretacji, bo kiedy porównamy tą liczbę zgonów, przecież to są też choroby współistniejące, to pokazuje, że przede wszystkim te działania są podejmowane tak, aby niwelować te skutki negatywne COVID-u. Natomiast ja powtarzam, szczepienia dają nam to, że rzeczywiście jeżeli przejdziemy nawet zachorowanie, to będzie to łagodniejsze. Ja jak mantrę przywołuję te domy pomocy społecznej, bo one nam pokazują na konkretnych przykładach, jak to wygląda. Mamy 80 tysięcy mieszkańców w domach pomocy społecznej. Mieliśmy, dzisiaj mamy zachorowań na szczycie piątej fali około 1000. Ale to są zachorowania łagodne, takie, które w większości nie wymagają hospitalizacji. I to właśnie, jak nawiążemy do tej liczby zgonów, to należy pokazać, że te osoby, które umierają, to przede wszystkim są osoby niezaszczepione. A więc cały czas powinniśmy... Ale do wielu to jednak nie dociera, pani minister, nie dociera. No bo tacy, my jako Polacy jesteśmy też trochę przekorni, prawda? Jednak no, silne ruchy antyszczepionkowe się pojawiają, ale to nie tylko w przypadku COVID. No to trzeba było COVID. Wcześniej wprowadzać po prostu... Wcześniej trzeba było wprowadzać pewne rozwiązania. Ale nic na siłę się nie zrobi. No, myślę, ale weryfikacja paszportów covidowych jest możliwa w Europie. U nas jakoś nie była możliwa. To tyle w części radiowej. Pani minister Maląg oczywiście z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, oczywiście, na radio.pl. I także na Facebooku, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam. A teraz zapytam panią minister, dlaczego wysokość emerytur miałaby być uzależniona od liczby posiadanych dzieci? Powiem tak, że to w przestrzeni publicznej ostatnio rezonuje takie pojawiły się informacje, ale temat naprawdę jest bardzo ciekawy. My nie pracujemy nad konkretnym rozwiązaniem legislacyjnym w tym temacie, bo to trzeba jednoznacznie To na początek usiedlimy. Nie ma takich prac i nie będzie takich prac w tym kierunku. Nie ma takich prac i na pewno w tej kadencji takich prac nie będzie, dlatego że to wymaga procesu i przygotowania. Ale warto o tym porozmawiać tak naprawdę. Bo dyskusję wywołała pani wiceminister Barbara Socha, pełnomocniczka do spraw demografii w rządzie. Tak czy nie? Tak. Nie, no może nie. Tak, napisała na Facebooku, zacytuję, warto rozpocząć debatę w Polsce nad wypracowaniem koncepcji, jak to nazwała, komponentu rodzinnego w systemie emerytalnym. Rzeczywiście tak, bo musimy spojrzeć na sytuację demograficzną, o której już wielokrotnie też mówimy i mówić będziemy. No 500 plus tego nie poprawiło. Pani redaktor, no to tutaj musimy jednak nawet się zatrzymać. No nawet pan premier też przyznał, ale no, że nie poprawiło to dzietności. Ale samo 500+, gdyby nie było 500+, to byśmy sytuację mieli jeszcze gorszą, bo spójrzmy... Ale przyzna pani, że to było w ten sposób reklamowane, że to jest program prodemograficzny. Nie tylko. 500+, kiedy był wdrażany, ja wtedy w tym uczestniczyłam, pracując w Wielkopolsce w Poznaniu, miał takie cztery nogi, czyli wzmocnienie rodziny, czyli inwestycja w rodzinę. Między innymi jednym z czynników był czynnik pronatalistyczny. I to jest prawda. I powiem tak, gdybyśmy tego programu nie wprowadzili w 2016 roku, to dzisiaj byśmy mieli sytuację jeszcze gorszą. A to idzie dobrze, wszystko na liczbach pokazać. To jeszcze o tym porozmawiamy, bo jestem ciekawa, czy będzie waloryzacja tego programu, bo są takie również oczekiwania ze strony opinii publicznej, bo tak de facto to 500 zł to znaczy teraz tyle, co 400 przy tej szalejącej inflacji. Więcej, pani redaktor, więcej. No tutaj możemy jeszcze porozmawiać, natomiast wracając do tego pomysłu. Skąd w ogóle taki pomysł się wziął, że wysokość emerytury miała być powiązana z liczbą posiadanych dzieci? Znaczy przede wszystkim tak, są takie rozwiązania w Europie, takie rozwiązanie planuje wprowadzić Słowacja w najbliższym czasie, one są dosyć daleko zaawansowane. W najbliższym czasie, czyli kiedy? No nie wiem, w tym roku, w następnym? To rząd już będzie, tamten rząd podejmował decyzję. Generalnie chodzi Ale u nas takie pomysły to lansował, zdaje się, Ordo Iuris. Nie, no to przede wszystkim należy tutaj zwrócić uwagę cały czas na tą pułapkę niskiej dzietności, w której jesteśmy i jakie powinniśmy postawić sobie cele i co, w jaki sposób rząd powinien wspierać młodych ludzi, żeby z tej pułapki niskiej dzietności wyjść, a więc jakie są bariery, bo przecież to, ja wielokrotnie to powtarzam, badania do strategii demograficznej, które były przeprowadzone, one jednoznacznie pokazują, że młodzi Polacy chcą mieć dzieci, chcą zakładać rodzinę, ale coś stoi na przeszkodzie, że... Niepewność jutra.
No właśnie, stabilizacja, konsekwentna polityka rządu, aby młodzi ludzie wiedzieli, że są zabezpieczani przez właśnie działania rządu. No dobrze, i ale w oni wymieniają, programie. Co jest im potrzebne. Oni wymieniają politykę mieszkaniową, wsparcie na rynku pracy. Program wymieniają Mieszkanie Plus jednak nie wypalił. Opiekę nad dziećmi do lat 3. I teraz jakbyśmy tak po kolei analizowali to, co my w tej konsekwentnej, stabilnej, długofalowej polityce chcemy realizować, to zaczynamy krok po krok wprowadzać. I Polski Ład, który z jednej strony pokazuje to wsparcie do rodzin, bo rodzina jest w centrum życia, w centrum uwagi, już zakłada, ustawa jest przyjęta przecież i podpisana przez prezydenta w maju, wejdzie w życie, gwarancja wkładów własnych na mieszkanie. Ale gdyby takie rozwiązania weszły w życie, no to osoby bezdzietne byłyby no jednak poszkodowane na dobrą sprawę, byłyby dyskryminowane. Ale nie. My no mówimy, jak? Jeżeli, pani redaktor, musimy oddzielić dwie rzeczy. Polityka prorodzinna, wyjście z pułapki niskiej dzietności, czy to jest wsparcie rodzin. Ale czy takie rozwiązanie bardziej służyłoby wzmocnieniu dzietności, czy jednak chodzi o to, że te emerytury będą głodowe i trzeba pomóc Nie. A poza tym zmniejsza się liczba osób, które będą pracować na te osoby, które będą na emeryturach. Nie, to musimy teraz uporządkować. Żebyśmy rzeczywiście w tym momencie osoby z wyżu demograficznego, czyli tego wyżu powiedzmy 1946-1960, te osoby wchodzą już w wiek taki, powiedzmy, już mniejszej aktywności zawodowej. I zdecydowanie. I tak naprawdę demografia jest oparta na liczbach. To nie jest polityka, tylko oparta na liczbach. I tak naprawdę sytuacja była do przewidzenia, że jeżeli na przełomie jakby wieku 1990 tutaj był spadek już liczby urodzeń, czyli coraz niższa dzietność była, to nam pokazuje, że my musimy wprowadzać konkretne rozwiązania stabilne. I teraz wprowadzając te rozwiązania, demografii nie zmienimy w ciągu tych wskaźników w ciągu roku, ale tutaj dwóch. Się zgodzimy. Ale jeśli chodzi o ten pomysł, rozumiem, że tego pomysłu nie ma i nie będzie przynajmniej do końca kadencji. Jest pytanie od słuchaczki. Dlaczego obraża się osoby bezdzietne nazywając je pasażerami na gapę? Takiego sformułowania użyła pani wiceminister Socha. Nie wiem, w jakim kontekście pani minister to użyła. Tutaj nie chciałabym się do tego odnosić. Ale zacytuję. Dzisiaj dla maksymalizacji świadczeń emerytalnych racjonalne są intensywna praca, intensywna edukacja, dla których posiadanie dzieci jest konkurencyjne. Ekonomicznie uzasadnione jest ograniczenie liczby dzieci. Powoduje to masowe powstanie efektu pasażera na gapę. Wróćmy do tej demografii cały czas. Czy to nie jest obraźliwe jednak dla osób, które nie mają dzieci? Nie wszyscy mogą mieć dzieci. Mieć dzieci, każdy podejmuje zresztą swoje decyzje. Natomiast jeżeli mówimy o wyjściu z pułapki niskiej dzietności, to jest to oparte na rodzinie, tak? W rodzinie rodzą się dzieci, mało tego. Badania pokazują... 30% dzieci rodzi się w związkach nieformalnych. Ale już drugie, kolejne dziecko rodzi się w małżeństwie. I to są dane twarde, potwierdzone. Ale prosiłam, żeby pani jednak odniosła się do tego sformułowania pasażer na gapę, osoba bezdzietna. No jak tak można powiedzieć o osobach bezdzietnych? Ale myślę, że to jest sformułowanie zupełnie chyba wyrwane z kontekstu raczej wypowiedzi pani minister, bo działania pani minister Barbary Sochy są nakierowane przede wszystkim na wsparcie polityki prorodzinnej, na odbudowanie, na wyjście z pułapki niskiej dzietności. I te rozwiązania, które są zaproponowane też strategii demograficznej, która już jest na tym ostatnim etapie i za chwilę będzie przyjmowana przez rząd, ona przede wszystkim jest skupiona na wprowadzaniu rozwiązań, które pozwoli Polsce wyjść z pułapki niskiej dzietności. No to dlaczego? Bo inaczej, jakie będzie pierwsze działanie, żeby jednak podwyższyć tę dzietność? Pierwsze działanie, które zostało podjęte, to wsparcie rodzin, tak jak młodzi ludzie mówią, polityka mieszkaniowa. A więc jest ustawa o gwarancji wkładu własnego na pierwsze mieszkanie. Opieka nad dziećmi do lat 3. Wzmocnienie programu Maluch Plus poprzez większe budżetowanie tego programu, ale wprowadzenie nowego świadczenia, rodzinny kapitał opiekuńczy. To wynika ze strategii, to Polski Ład jakby też przyjął i ustawa przyjęta. Przecież już dzisiaj, a mamy miesiąc od składania wniosków na rodzinny kapitał opiekuńczy. Ile tych wniosków jest teraz? Wniosków jest złożonych ponad 430 tysięcy, a na cały rok tych dzieci... Przewiduje się, że ponad 600 będzie. Ponad 600 tysięcy. A więc widzimy, że jak jest duże też zainteresowanie, a więc to już jest konkretne działanie. No, ja się nie dziwię, jak można dostać dodatkowe pieniądze
na wychowanie dzieci, no to dlaczego, przepraszam, pani nie sięgnąć? Ale no teraz jeszcze idźmy dalej. Bezpośrednie wsparcie finansowe, czyli programy, które rząd Prawa i Sprawiedliwości od 2016 roku wprowadza, to jedno, ale z drugiej strony, co młodzi ludzie podkreślają, to właśnie rynek pracy i wsparcie młodych ludzi na rynku pracy, czyli elastyczna praca, zdalna praca, i te działania już są daleko zaawansowane, jeżeli chodzi o wdrożenie właśnie... I kiedy takie rozwiązania wejdą w życie? Od przyszłego roku? Elastyczna praca dla rodzica. W tym roku. Te rozwiązania wejdą jeszcze w tym roku. My jesteśmy daleko zaawansowani w ścieżce legislacyjnej. Czyli co, od połowy roku będą obowiązywać? Na przykład, tak, jeśli chodzi o elastyczny dzień pracy, czy w ogóle elastyczny styl pracy dla rodzica? To te rozwiązania muszą obowiązywać jak najwcześniej. My jesteśmy już na takiej, można powiedzieć, ostatniej ścieżce legislacyjnej przed Radą Ministrów, a więc pracę Sejmu, Senatu, podpis pana prezydenta oczywiście, no tak, więc to na pewno w tym roku te przepisy wejdą, ale kolejne rozwiązania, które będziemy wprowadzać związane z rynkiem pracy, to co jest potrzebne, to na pewno też wprowadzanie rozwiązań ułatwiających łączenie pracy zawodowej z życiem rodzinnym. To jest też bardzo ważne. A czy będzie waloryzacja 500+? Ja odpowiadam na to pytanie cały czas w ten sposób, że rząd Prawa i Sprawiedliwości wprowadził sztandarowe świadczenie Rodzina 500+, wiemy, że 177 miliardów złotych trafiło do rodzin, dobry start, rozwinięcie. 125 miliardów, jeśli mnie pamięć nie myli. Tak, czy nie? Program Rodzina 500+, 177 miliardów złotych już trafiło do rodzin. Miesiąc dostaje 6,5 miliona dzieci. Dzięki temu programowi sytuacja jest inwestycja w rodzinę. To już wszystko wiemy, ale teraz podstawowe pytanie, czy będzie waloryzacja? Bo według wyliczeń prasy w listopadzie świadczenie 500+ realnie było warte już 420 zł, a w pierwszej połowie tego roku realna wartość tego 500+ to będzie 400 zł. Mniej o 1/5. Przede wszystkim tak, wprowadzamy kolejne rozwiązania, o tych, których przed chwilą rozmawialiśmy, takich jak rodzinny kapitał opiekuńczy. Będziemy wprowadzać rozwiązania, które będą się przyczyniać do tego, żeby młodzi ludzie mogli podejmować decyzje o założeniu rodziny, o tym, że rodzą się dzieci, a więc rynek pracy, więc idziemy w tym kierunku. Czyli nie będzie waloryzacji świadczenia 500+. Idziemy w kierunku wprowadzania, rozszerzania komponentów wsparcia rodziny tak, aby skutecznie realizować wyjście z pułapki niskiej dzietności. Wprowadzała ten program, sukcesem zresztą, jest tego zdania, że należałoby jednak podwyższyć to świadczenie. Ale my przede wszystkim musimy spojrzeć na wprowadzanie świadczeń, nie tylko na ich waloryzację, ale także na wprowadzanie świadczeń, które nie tylko jednym świadczeniem, ale różnymi komponentami musimy wspierać rodziny, inwestować w rodzinę, tworzyć ten dobry wizerunek rodziny. Podsumowując, waloryzacji 500+ nie będzie. W tym roku nie będzie. A w przyszłym? W tym roku waloryzacji nie będzie. Będziemy wprowadzać kolejne komponenty wsparcia. Już, słowo komponent, tak, tutaj będę po prostu chyba będzie mi się teraz już śniło. A jest pytanie od słuchacza. Dieta podczas wyjazdu krajowego od 2013 roku wynosi 30 zł za dzień, czyli tyle płaci pracodawca pracownikowi podczas wyjazdu krajowego poza firmę. Jest to określone w rozporządzeniu. 30 zł musi wystarczyć na śniadanie, obiad, kolację. A gdzie inflacja plus drożyzna? Czy będzie w końcu zmiana rozporządzenia? Czy będzie podwyższona wysokość tej diety? Tak, rozumiem. My pracujemy nad rozwiązaniami, czy ewentualnie będziemy zmieniać to rozporządzenie. Wiele mieliśmy pytań w tym temacie, a więc tutaj podejmiemy decyzję w najbliższym czasie, czy zmiana tego rozporządzenia będzie. Natomiast jeżeli... A to jest brane pod uwagę, że o ile ta dieta mogłaby wzrosnąć? Do 50 zł? To znaczy się tak, nie będziemy tutaj wróżyć z pulsu, bo raczej będziemy jedynie średnią inflację od momentu, kiedy ostatnie rozporządzenie było w tym temacie zmieniane, a więc no tutaj... 2013 rok. Tak, tylko sobie jeżeli wyliczymy średnią, to zobaczymy, jak, czy rzeczywiście będziemy zmieniać w tym roku to rozporządzenie. To jest wiele pytań w tym temacie. Aha, czyli w tym roku raczej dieta nie pójdzie w górę, ta dieta pracownicza. Nie, tak, dieta pracownicza, jeżeli zmienimy rozporządzenie, to pójdzie, natomiast przecież... Ale nie w tym roku. Zmieniamy to rozporządzeniem, więc może to być też w tym roku. A o ile tego też pani nie może powiedzieć, rozumiem? Jeszcze taka decyzja po prostu nie zapadła. Nie, przede wszystkim musimy mieć konkretne dane, żeby publicznie powiedzieć Polakom, że wzrośnie o tyle, to muszą być już wyliczenia i podjęte decyzje. Skoro to nie jest jeszcze na tym etapie ostatecznym, czyli tej ostatecznej decyzji, którą analizujemy w Ministerstwie Rodziny, no to nie będziemy jeszcze w tym momencie o tym konkretnym. Wojciech pyta, proszę powiedzieć, od czego seniorzy odliczą sobie ulgę rehabilitacyjną, skoro nie zapłacą PIT-u?
czy w ramach kampanii reklamowej Polskiego Ładu wyliczenia wyższych emerytur uwzględniały praktycznie likwidację tej ulgi? No powiem tak, jeżeli chodzi o ulgę rehabilitacyjną, ta ulga to nie dotyczy tylko emerytów, bo przecież tak naprawdę dotyczy wszystkich osób, które z tej ulgi mogły skorzystać. Ulga rehabilitacyjna, w tym momencie trwają prace w Ministerstwie Finansów, czy ewentualnie przywrócić jakiś sposób odliczania. Nie odniosę się tu ostatecznie do tego, gdyż musimy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że w portfelach emerytów, bo jeżeli zostaje więcej pieniędzy w związku z wprowadzaniem kwoty wolnej od podatku. I to są dane ściśle wyliczone. Ale wszystkich emerytów co do jednego? 94% emerytów zyskuje lub jest neutralne rozwiązanie w Polskim Ładzie. 98%. Ale są tacy, którzy na przykład dorabiali sobie w celu zwiększenia swojej emerytury i oni niestety będą otrzymywać niższe emerytury, tak czy nie? Nie. W tym momencie trwają prace nad łączeniem też zbiegów różnych rozwiązań, a więc emeryci, którzy pobierają świadczenia z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, tak, które były wypłacone, absolutnie w tym momencie, tak jak mówię, te dane są konkretne. 94% dla rozwiązania Polskiego Ładu, czyli dla ponad 8 milionów emerytów. Czyli sama pani przyznaje, że tak są niedoróbki, bo można było już to przewidzieć w trakcie pracy nad Polskim Ładem, czy nie? Nie, to znaczy się tak, no wszystko można przewidzieć i wszystko można skrytykować, ale trzeba spojrzeć na to, że te rozwiązania tak naprawdę są korzystne dla większości Polaków. Jeżeli my mówimy 94% emerytów, no 98% rencistów. Trzeci raz, pani minister. Dobrze, to podsumowując, jeśli chodzi o tą ulgę rehabilitacyjną, żebyśmy mieli jasność taką absolutną. W tym momencie rozwiązania legislacyjne są takie, jak w ustawie podatkowej są przewidziane. Nie jest to zmieniane. Jeżeli Ministerstwo Finansów, a zespół pracuje nad różnymi zmianami, no to wtedy zmiana ewentualnie może być wprowadzona. A tutaj widzę, że już muszę panią wypuścić, bo po prostu dzisiaj ma pani jakieś ważne spotkanie, rozumiem, tak? Czy jeszcze jedno pytanie mogę zadać? To musi pani zdecydować. Tak? I oczywiście, no przecież jestem pierwszy raz, to tak. No więc dlatego pozwolę sobie jeszcze zapytać. Dane publiczne pytają. Średnia pensja w Polsce przekroczyła w grudniu 6 tysięcy złotych. Minister Błaszczak już w Sylwestra zapowiedział 500 złotych podwyżki dla pracowników resortu obrony. A jaką podwyżkę dała pani swoim pracownikom? No przecież w ustawie budżetowej jest zaplanowany wzrost dla pracowników. I pracownicy z tak zwanej sfery budżetowej i administracji również dostali w ustawie okołobudżetowej zostały zaplanowane środki na tak zwane dodatki. I te dodatki były wypłacane do miesiąca grudnia. Teraz mamy nowy rok i w nowym roku mamy kolejne środki z tej ustawy okołobudżetowej, które pracownicy też dostaną. I teraz dyrektor generalny, który jest odpowiedzialny za politykę finansową, kadrową i płacę w ministerstwie, przygotował rozwiązania. Pracownicy dostaną stosowne dodatki, które będą wzmacniały wynagrodzenia i również w tym roku jest przewidziana podwyżka wynagrodzeń. I kiedy te dodatki wpłyną na konta pracowników ministerstwa? Plan jest przewidziany taki, żeby to wszystko uporządkować i było systematycznie, to w miesiącu styczniu wynagrodzenia były wypłacane zgodnie z rozporządzeniem, czyli nie ustawą, tylko tym nowym rozporządzeniem ministra finansów. W miesiącu lutym, czyli teraz z tego co pamiętam, to chyba 17 lutego pracownicy będą mieli wypłaconą 13 pensję, czyli to dodatkowe świadczenie, które mają wypłacane. W miesiącu marcu będą wypłacane dodatki właśnie z tej ustawy okołobudżetowej, aby właśnie wzmocnić sytuację pracowników, bo na tym nam bardzo zależy. I plan jest taki, ale to pani dyrektor generalna jeszcze będzie ze związkami zawodowymi ustalała, że od miesiąca kwietnia będzie wzrost wynagrodzeń. Taki mamy plan, ale to jest plan, który będzie ustalany jeszcze ze związkami, bo wymaga on ustalenia. I jeszcze jedno pytanie mam. Od kiedy będą ozusowane umowy zlecenia? Przede wszystkim tak. Jest to zmiana oczekiwana przez stronę społeczną. Wielokrotnie na Radzie Dialogu Społecznego rozmawialiśmy. Ale de facto dostanie się mniej na rękę, prawda? Przede wszystkim to jest chyba na kolejną rozmowę naszą pani redaktor temat, dlatego że to jest bardzo ważna zmiana, która jest tak oczekiwana przez stronę społeczną, ale także przez stronę pracodawców. Ale przede wszystkim Pracodawcy właśnie zwracają uwagę na to, że pracownik dostanie mniej na rękę. No właśnie, ale pracownik ma odprowadzaną składkę, dzięki czemu, kiedy przejdzie na emeryturę, jak będzie miał 60-65 lat albo i później, jak będzie chciał być dłużej
to mieć aktywność ekonomiczną, będzie miał wyższą emeryturę. I mówiąc właśnie o składkowaniu, o ZUS-owaniu, to jest połączone naczynie i przede wszystkim to jest też pokazanie na konkretach, że ta zmiana docelowo jest konieczna i ona jest oczekiwana. Ale od kiedy w takim razie to wejdzie w życie? Od przyszłego roku czy dopiero od 2024? Wiem, że pani redaktor zmierza do krajowego planu, który aktualnie jest w konsultacjach. Przede wszystkim tak, dokładnie zmiana tak będzie wprowadzona wtedy. My mamy ustawę złożoną do prac rządu, czyli do wpisania do prac rządu. Prawdopodobnie będzie, jeżeli chodzi o wpisanie, no to na pewno będzie to druga połowa albo trzeci kwartał tego roku. Będziemy czyli procedować. Czyli raczej od 2024, tak? Znaczy, powiem tak, nie chciałabym konkretnie mówić, czy to będzie 23 czy 24, bo to potem wprowadza zamieszanie i zaczynamy się rozliczać. Przede wszystkim teraz jest wprowadzanie Polskiego Ładu, konkretnych rozwiązań, które czyli też porządkują. Moment, kiedy jest dzisiaj 3 lutego, nie może pani powiedzieć, kiedy te umowy zlecenia zostaną ozusowane? Jak najszybciej, kiedy przeprowadzimy proces legislacyjny. I to naprawdę ostatnie pytanie. Ilu pracowników jest zatrudnionych w ministerstwie na śmieciówce? Czy pani wie? My w ministerstwie zatrudniamy osoby przede wszystkim na umowach o pracę. Na umowach śmieciowych nie zatrudniamy pracowników, a więc to mogą być sytuacje, gdzie osoba... A firmy zewnętrzne są angażowane? My firmy zewnętrzne mamy do firmy, które sprzątają w ministerstwie, a więc na podstawie... Tam są umowy o pracę czy śmieciówki? My mamy zapisane w tym porozumieniu, że w tej umowie, którą sporządza zresztą dyrektor generalny, nie minister, że pracownicy mają być na umowach o pracę. Taki mamy klauzulę. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Za chwilę mi tutaj kręcą głowę. Marlena Maląg, minister rodziny i polityki społecznej była z nami. Do następnego razu. Mam nadzieję, że teraz już pani nie będzie mniej oporna. Nie, ja absolutnie nie jestem oporna. Mi się wydaje, że ja raz tylko kiedyś mieliśmy... No wtedy po prostu podałem pani czarną polewkę.